Prosimy pana Stanisława. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. W tradycyjnym stroju tak, organizacyjnym. Tak, no właśnie, ponieważ żeby z góry już w ogóle podkreślić, jakie tematy będę dzisiaj prezentował. Otóż, proszę państwa, myśmy przygotowali na tą konferencję cały zestaw materiałów, które chcemy dać osobom, które są z mediów, na pendrive'ach. Pani Iwonka, która tam w tej chwili w rogu fotografuje, jest przygotowana. I tam mamy zestawy, powiem po prostu, żeby zbyt dużo czasu nie zająć. Mamy elektroniczną formę księgi, którą pani burmistrz dostała, 410 kart, pełnych mnóstwo informacji o Mazurewszu. Tam również mamy mianowicie informację przygotowaną dla państwa. Informację prasową o Mazurewszu. Ze szczegółami, z różnymi danymi. Tam mamy również między innymi film, który był robiony przez telewizję Giżycko, tylko z małą korektą, bo ten film był zrobiony właściwie tylko one-man show, prawda? Czyli ciągle występowałem ja, natomiast dorobiliśmy do tego filmu pod mój głos całą prezentację, więc w tej chwili to będzie i to, co się działo, ale również w ogóle z prezentacją. W tym wszystkim również taką malutką, krótką zrobiliśmy również tą na konferencję prasową. Ja zaraz w takim razie tu koledzy w ogóle włączą. Nie, tylko tą na taką prezentację na konferencję prasową. Dobrze, już. Ja przelecę ją w ogóle dosyć w miarę szybko, po to, że i tak będziecie, ale tylko żeby zilustrować to wszystko. Duża część niektórych osób już widziała, to woli przypomnienia pewne rzeczy. To akurat połączenie żeglugi, VIP-ów na statku i mediów, którzy wychodzą na oglądanie różnego rodzaju sceny. Tu zaraz właśnie chcę pokazać, co już na pewno w tej chwili możemy mówić o atrakcjach roku 2013. To jest zarówno byli w poprzednim roku, ale tak się zakochali w Mazurach, zresztą tak znakomicie promują nas w różnych miejscach. Nawiasem mówiąc, tam potem w tych materiałach zobaczycie, ale mianowicie Rudiger, czyli pilot tego samolotu, to był pierwszy raz, kiedy uczestniczyliśmy w pokazach lotniczych Mazurę Show. To była również pierwsza wizyta w Polsce. Pokazy lotnicze Mazurę Show są wyjątkowe w Europie, gdyż odbywają się nad wodą. Jako piloci wodnosamolotu mieliśmy okazję być bardzo blisko publiczności. Mogliśmy zaprezentować zalety wodnosamolotu, który jest niestety rzadkim widokiem w dzisiejszej Europie. Zespoły lotnicze podczas pokazu są bardzo profesjonalne. Byliśmy zachwyceni gościnnością oraz życzliwością, którą otrzymaliśmy. Program rozrywkowy wokół pokazów, jak wspólne grillowanie pilotów i rejs statkiem, był doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi pilotami oraz zespołami akrobacyjnymi airshow. Czuliśmy się jak w domu i z całą pewnością na pewno jeszcze wrócimy. Oni zresztą potem w innych miejscach tam, zobaczycie państwo, znakomicie pewne rzeczy dodatkowo komentują. Nowa rzecz, która po prostu do tej pory nie była, to jest w ogóle grupa poszukiwawczo-ratownicza Sił Powietrznych W3 Sokół, które wykonuje taką misję zarówno nie tylko wojskową, ale również dla potrzeby obrony cywilnej. Będzie w ogóle znakomita prezentacja. Również w tym roku będą orliki. Będzie 8 orlików. Z tym, że jest założenie takie, że jednego dnia 3 sierpnia są orliki, a drugiego dnia jest właśnie ten zespół z drugiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej i para F-16 w pełnym uzbrojeniu, która po prostu będzie paradowała przed Giżyckiem. To oczywiście również powtarza, z tym, że nie wiemy do końca, w tym sensie, czy będzie pokaz dynamiczny Mi-24, czy tylko pokaz statyczny. My chcemy i złożyliśmy taką koncepcję, żeby odbył się jednak pokaz dynamiczny i żeby komentatorem tego pokazu był generał Piotr Błazeusz, który między innymi był dowódcą kontyngentu w Afganistanie, a ponieważ to jest bardzo istotny sprzęt, który jest wykorzystywany w Afganistanie. I twierdzimy, że to jest świetna promocja obronności naszych możliwości. Zobaczymy po prostu, jak dowódca wojsk lądowych do tego się ustosunkuje.
No to jest, jak wiecie, to jest The Flying Bulls, to są ten czeski zespół akrobacyjny, znakomity zresztą, z malowaniami Red Bullsa, ale nazwa jest pełna The Flying Bulls. Liderem, jak część wie, jest kobieta, która trzyma krótko tych dżentelmenów, a przynajmniej oni się jej krótko trzymają, jak widać, dosyć blisko. Uwe Zimmermann to jest też w ogóle fantastyczny pilot niemiecki, niezwykle lubi Mazury, zakochał się w Mazurach, a przy tym muszę powiedzieć, że to co on robi, ponieważ to jest jeden z nielicznych z zagranicy, który do nas przylatuje i którego nie kontraktujemy. On przylatuje w ramach tego, że nas lubi. Nawet pierwszego roku, to dosyć wyszło żartobliwie, bo zapytał się, gdzie on ma zapłacić za paliwo, które tankował. Ale się zreflektowaliśmy i powiedzieliśmy, że odrobi w następnych latach. No i w ten sposób co roku odrabia po prostu to, co pobrał paliwo. Świetny zresztą pisze, też właśnie nie chcę zajmować czasu, bo to będziecie mieli w tych materiałach, powiem wspomnienie. RWD-5, tradycyjnie, praktycznie, który też również jest, będzie. No, Piper PA-18 pokazywaliśmy, to jest ten sam, ale niezależnie od tego, otóż to jest 8-osobowy samolot, który ląduje na wodzie, ten już jest na znakach polskich, jest to, właściciel jest Żernik, ale będzie, jest zapowiedź również niemieckiego samolotu, Biwera i tego również polskiego, bo chcemy pokazać, jaki jest wielki, olbrzymi potencjał tego rejonu właśnie dla tego typu komunikacji lotniczej. No, legend lotnictwa niestety nie będzie Sikorskiego, ale chcę tylko przypomnieć, ponieważ Sikorski został sprzedany, nowy właściciel z Orlando na Florydzie nie planuje w ogóle wysyłania w kierunku Polski i w kierunku Europy, jednak ten statek już będzie po prostu w takim, to jest właściwie taki duży park rozrywki łącznie z muzeum lotnictwa. Ale to woli przypomnienia, jak wygląda na zewnątrz, wewnątrz, prawda? No będzie Dakota, która już w ogóle w Polsce chyba jest po raz piąty przylatuje. Fantastyczny samolot. Świetnie się kiedyś spisywał w liniach lotniczych. Tak, popatrzcie, tak wygląda, bo to jest właśnie dokładnie ten wygląda w środku. Przylatuje nim 24-26 osób. Ten srebrzysty ptak robi wielkie wrażenie na lotnisku, ale nie tylko. Generał Mirosław Hermaszewski zapowiedział się, ponieważ się mu tu bardzo jakby klimat mazurski odpowiada. Co prawda zawsze otoczony bardzo sympatycznymi paniami. Jest również członkiem Komitetu Honorowego. A komentatorem tradycyjnie laureat dwóch różnych trofeów tegorocznych, Telekamery 2012 i Super Wiktora. Praktycznie, czyli inaczej Super Tadeusz Sznuk będzie po prostu komentował. I jeżeli chodzi o krótka taka informacja a propos mediów. To parę migawek, ale ja będę przerzucając mówił. W zeszłym roku było akredytowanych 72 dziennikarzy. Było w czasie imprezy 4 ekipy telewizyjne z wozami satelitarnymi. Było również studio radia, Polskiego Radia Olsztyn. No statek VIP, prawda, na którym między innymi poza tym, że oglądano z tego statku, to również jedyne w Europie tego typu wydarzenie, tak zwane ship party, ponieważ na lotniczych imprezach są hangar party, a myśmy uznali, że na Mazurach to ma być ship party. No i oczywiście zakończony jest zawsze dzień pokazami sztucznych ogni. Miłym akcentem. To mamy na dowód właściwie pewnej naszej sympatii również, ale również i pewnego wyrachowania, bo z jednej strony chcieliśmy pokazać wodno-samolot, ten Piper, który był już u nas, a z drugiej strony bardzo mocno podkreślamy no, uroczy widok Mazur, bo przede wszystkim to są przecież, my nie robimy imprezy lotniczej dla imprezy, my robimy ją dlatego, że chcemy, aby po prostu Mazury były jak najbardziej i najlepiej postrzegane w świecie. Dziękuję za uwagę. Tutaj do tego oczywiście jest dołączony spis Komitetu Honorowego, gdzie są naprawdę bardzo zacni ludzie. Jest program mazurskiego Mazurer Show i jest program Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur. To wszystko jest do Państwa dyspozycji, do wykorzystania.
Każdy materiał, który jest, jeżeli będzie potrzeba go rozwinąć, bo on jest zrobiony w PDF-ie, i sięgnąć do jakichś materiałów, czy skorzystać z jakichś zdjęć, które są w naszych zasobach, to pani Iwona Dorożko jest tutaj razem z nami i z przyjemnością to uczyni. Ja bardzo wszystkich Państwa zapraszam do tego, żeby traktować Mazury Show nie jako imprezę aeroklubu, tylko jako imprezę regionu. Czyli tak samo jest ważną, bo poza tym, że władze miasta, ale dla każdego, ponieważ to jest powód do tego, żebyśmy mieli sporo satysfakcji, że w tym regionie dzieje się coś, co jest jedyne w Polsce i jedyne w Europie. Bo tego typu zestawu, że jest i na wodzie, i w powietrzu, nie ma. Robione, powiedzmy, te zawody Red Bulla, prawda, to one są właśnie ściganiem się gdzieś tam praktycznie między pylonami, nad rzekami itd. Natomiast tego typu impreza, która ma charakter właściwie obcowania z regionem i jednocześnie napędzania zainteresowania, jest jedyna. Ja mam nadzieję, że to będzie kolejny wielki sukces, ponieważ to jest 15 edycja i w ramach 15 edycji naszych imprez chcemy zrobić tak, żeby to co będzie pokazywane, miało charakter naprawdę imponujący i sądzę, że sam fakt, iż dzisiaj marynarka wojenna do mnie dzwoniła, czy nie jestem zainteresowany, że był tu śmigłowiec Mi-14, który jest przystosowany do poszukiwania okrętów podwodnych. Ja powiedziałem, że oczywiście, no ale poproszono, żebym może skorygował swoje pismo, że nie tylko jednostkę ratowniczą, ale również właśnie tego typu. No bo byłoby fajne widowisko, chcielibyśmy przede wszystkim, to ma być frajda dla ludzi, to ma być również frajda dla mediów, bo łatwo jest w ogóle pokazać coś, co się fajnego dzieje. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję. Największy festiwal hip-hopowy, najstarszy w Giżycku, w Twierdzy Wojen. Bardzo poproszę pana Bogdana Szczęsny.